Witajcie drodzy kochani, chciałbym dzisiaj wam też powiedzieć kilka słów na temat mantr. Ponieważ są mantry, dzięki którym możemy leczyć daną osobę, możemy leczyć dane schorzenie, wypowiadając odpowiednią ilość mantr, powtarzając je z odpowiednim różańcem medytacyjnym, może być wykonany z pewnych nasion, może być wykonany z drewna, to wszystko jedno. Grunt, żeby powtórzyć mantrę, która uzdrawia nie tylko ciało fizyczne, ale może uzdrowić nasz umysł, może zharmonizować nasze czakry, może zharmonizować naszą energię, naszej aury. Jest mantra, która oczyszcza naszą aurę z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, które żeśmy nabyli od innych ludzi i w różnych miejscach, gdzie żeśmy się przemieszczali. Może być mantra, która uwalnia nas od jakichś duchów, podczepów i tak dalej. Jak również istnieją mantry, które mogą spowodować oczyszczenie się atmosfery danego miasta, danej wyspy z wszelkich złych wibracji, z wszelkiego rodzaju niskich wibracji, które zaśmiecają eter, zaśmiecają naszą przestrzeń, nie tylko w domu, ale również na zewnątrz, w naszym mieście. I również istnieją mantry na polepszenie się kondycji drzew, roślin, żeby rośliny po prostu poczuły jakby ulgę, poczuły się lepiej, wszelkiego rodzaju drzewa, wszelkiego rodzaju rośliny. Również istnieją odpowiednie mantry, które powodują dobre samopoczucie u roślin, jak również oczyszczenie atmosfery. Także odpowiednią mantrą i odpowiednia musi być również osoba, która intonuje te mantry, odpowiednia musi być świadomość tej osoby, która intonuje te mantry, z odpowiednią świadomością i po prostu można taką mantrę intonować i spowodować oczyszczenie się na przykład atmosfery z wszelkich złych wibracji, z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, które po prostu znajdują się w danym miejscu. Do tych intonowania tych mantr są powołane osoby specjalne. Nie każdy może po prostu intonować sobie taką mantrę. Osoba musi być odpowiednio przygotowana, odpowiednio musi mieć odpowiednią inicjację, żeby takie mantry po prostu móc w dobrej intencji intonować. Również istnieją mantry uzdrawiające, jak już wcześniej wspominałem, na bóle nóg, na bóle w plecach, na oczyszczenie się ze złych energii. Również istnieją mantry, w poprzednich filmikach możecie je po prostu sobie spisać. I to by było na tyle. Ja jeszcze raz polecam wam wszystkim aronit mineralny, bardzo zdrowy, można go zakupić na linku pod YouTube. Od siebie się żegnam, pozdrawiam was serdecznie z wysp i do widzenia.